Reset Obywatelski. Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, będzie miała jak zwykle premierę we wtorek o 17. Teraz jest przedpołudnie, kilka dni wcześniej. Realizatorem jest Michał. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą czegoś dowiedzieć się ciekawego, czego gdzie indziej nie znajdują. To jest rozmowa, program dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości i chcą się dowiedzieć tego, czego skądinąd nie mogą zdobyć informacji, punktu widzenia czy jakiejś opinii. Jeśli Państwu się podoba to, co tutaj robimy, każdy z nas, ja i koledzy, mamy zresztą bardzo różne poglądy, różne światy, różne tematy, więc jeśli Państwu się podoba to, co robimy indywidualnie lub zbiorczo, to odsyłam na zrzutkę na naszą działalność, bo utrzymujemy się z Waszych datków. To jest taka świecka taca. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami tych programów, mogą Państwo wpłacać dowolnie małe kwoty. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Resetu i na portalu zrzutka.pl. Teraz tak, chcę od razu uprzedzić, że dzisiaj nagrywam, a nie wiem, czy będę mógł to za tydzień zrobić, mam nadzieję, że tak, ponieważ zarówno moje życie zawodowe, pozaresetowe, reset jest w jakimś stopniu moim hobby, zmusza mnie do wyjazdów, także mam różne problemy takie życiowe, tak to nazwijmy, więc może się tak zdarzyć, że będą także powtórki, za co bardzo przepraszam, ale po prostu nie zawsze daję radę. Druga sprawa to jest taka, że mam takie poczucie, że to, co ja robię, o czym tutaj z moimi gośćmi rozmawiam, zwykle ma taki wymiar trochę ponadczasowy, to znaczy wychodzimy z punktu, z jakiegoś zdarzenia, zjawiska, tytułu prasowego, czy filmu, czy przedstawienia teatralnego, ale to jest jakby taki punkt wyjścia, bo nie chodzi tutaj o promowanie czy reklamowanie czyjejś twórczości, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu rozmawiali między sobą, starając się zrozumieć, co wokół nas się dzieje, a tytuł na WSPAK służy do tego, żeby ci, którzy chcą nas oglądać lub słuchać, wiedzieli, że w jakimś sensie szukamy dziury w całym. Chodzi o to, żeby zaglądać za podszewkę wydarzeń, żeby widzieć kulisy, żeby lepiej rozumieć to, co wokół nas się dzieje. Nie zawsze to się udaje. Ja to robię oczywiście także w inny sposób, zawodowo w moich filmach czy w moich książkach. A tutaj tak bardziej powiedziałbym na szybko próbuję reagować na to, co mi wpadnie do głowy, kiedy czytam, oglądam czy rozmawiam ze znajomymi. Trudno mi uciec wobec tego od niektórych takich wydarzeń bieżących, bo one w jakimś sensie są dla mnie istotne jako takie punkty, które próbuję powiązać nitkami. Te nitki służą do tego, żebym rozumiał i żebym Państwu mógł powiedzieć, jakie są mechanizmy, dlaczego takie poszczególne wydarzenia się dzieją i jedno czy dwa mogą być przypadkiem, a jak jest ich więcej, to już się robi system, to już się robi pewnego rodzaju zjawisko. I tak na szybko powiem, że na przykład słuchając, bo dużo tego robię, angielskiego radia, dowiedziałem się o historii Elsie. Elsie to jest emerytka, która znalazła się w takich tarapatach mniej więcej jak polscy emeryci. Anglia przez kilka dni się zajmowała tym, że pani Elsie, chyba już 70-letnia wdowa, mająca emeryturę, nie była w stanie się utrzymać w inny sposób niż wyłączając ogrzewanie, wychodząc z domu po to, żeby wsiąść do autobusu, gdzie był zniżkowy bilet na cały dzień i tam w cieple tego autobusu przeżyć ten dzień, a wieczorem pójść do supermarketu, gdzie była wyprzedaż żywności, żeby zakupić towary na ten jeden, jedyny posiłek tego dnia. No i to dotarło do premiera Borysa Johnsona, który prawdę mówiąc nie bardzo umiał się zachować, więc nie tylko nasze władze potrafią, nie potrafią, o może tak, ale zdarza się także w takich społeczeństwach z bardziej
powiedziałbym, ukształtowaną od wieków demokracją. U nas dzieje się mnóstwo takich rzeczy, które są interesującymi mnie tematami, które mogą stanowić punkt wyjścia, tak jak pani Elzy, do nie tylko artykułu, ale także do filmu, do książki, ponieważ jak się zacznie coś obserwować, to można z tego wyciągnąć potem dalsze, że tak powiem, konsekwencje i zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i tak dalej. Na przykład pan minister, poseł Michał Cieślak próbował wyrzucić z pracy kierowniczkę Urzędu Pocztowego w Pasanowie. To się odbiło szerokim echem. Stanowisko stracił, zdaje się, ten minister w wyniku decyzji Kaczyńskiego. No i akurat może dobrze, ale nie zmienia to faktu, że to jest fakt niesamowity i myślę, że warto by było jakoś opisać to, nie wiem, w książce, filmie, a przynajmniej w artykule, chociaż to już w artykułach jest. Inna sprawa i tutaj chciałem, żeby Michał na chwilę puścił nam taki klip, to jest szokujące, aczkolwiek wiemy, że takie rzeczy się dzieją, ale szokujące nagranie z wizyty prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w Sochaczewie, a właściwie to jest przygotowanie do tej wizyty. I mam pytanie do Michała, czy może nam szybciutko tak na rozgrzewkę puścić ten klip, żebyśmy tak złapali życie na gorąco. Michale, czy jesteś gotowy do projekcji? Takie spotkania, one muszą mieć swój rytm. Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! 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 Coś słabo, no. Obiadu nie jedli. Musimy naprawdę zrobić tutaj czat, żeby nas prezes zapamiętał. Słuchajcie, Sochaczew to nie jest byle miasto. To co, jeszcze raz. Prezes wchodzi, a my co? Jarosław! Jarosław! Krzyczymy dotąd, aż prezes powie dziękuję, dziękuję, dziękuję. W trakcie przemówienia możemy powiedzieć zwyciężymy, tak? 3-4. Zwyciężymy! 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 No. Słuchajcie, jakieś może propozycje na okrzyk? Mam propozycję z sali. Jak nie my, to kto? Tak? Może być? No to co, spróbujemy? 3-4. Jak nie my, to kto? No, słabo, jeszcze raz. Musimy razem startować. 3-4. Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? No to mamy 3 okrzyki. No właśnie. Myślę, że ten klip przejdzie do historii. To jest gdzieś tam z ducha twórczości Marka Piwowskiego, gdzieś tam można w tym dopatrywać się Ilfa i Pietrowa czy Bułhakowa, prawda? I to jest coś, co no, zaszokowało opinię publiczną. Myślę, że to będzie wielokrotnie wracało w mediach. Zaszokowało nie dlatego, że nie wiedzieliśmy, że tak może być, bo od dawnych czasów, na przykład za czasów Katarzyny Wielkiej, były tak zwane wsie patiomkinowskie, specjalnie wznoszone fasady, kiedy Katarzyna jeździła po Rosji, to jej chyba kochanek, jeśli dobrze pamiętam, Patiomkin, pełniący taką funkcję no, organizatora tych wyjazdów, budował specjalnie takie dekoracje po to, żeby te dekoracje tworzyły wrażenie, że w Imperium Rosyjskim jest wspaniale. No i ta kategoria wsie patiomkinowskie od tej pory jest w podręcznikach. No i widać, że dalej to jest nie tylko praktykowane, ale rozwijane, prawda? Żeby ten lider, ten szef, autokrata czy nie autokrata, to różnie się układa, miał takie poczucie, że jest dobrze. Za czasów Gierka podobno malowano trawę na zielono. Ja pamiętam, że przy miesięcznicach była taka sytuacja, że były specjalne transparenty, które zasłaniały protestujących po to, żeby Jarosław Kaczyński maszerujący po krakowskim przedmieściu nie widział tych protestujących. No, pytanie jest takie, ale to jest do Jarosława Kaczyńskiego, czy on ma świadomość, że wokół niego jest coś takiego, być może na przykład tak jak wokół Putina, bo bodajże on tak naprawdę nie wie, co się dzieje,
co się dzieje w Ukrainie i ponoć dlatego tak tam jest. No nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale faktem jest, że często ten władca jest przez swoich pomocników, dwór oszukiwany, tak, żeby się czuł dobrze. No a po co ja to wszystko opowiadam? Otóż chodzi mi o to, że w branży, w której ja działam, czyli w branży filmowej, jest taka sytuacja, szczególnie w dokumencie, bo paradoksalnie w fabule momentami jest lepiej. W dokumencie jest tak, że jak się jeździ na festiwale, a można też po prostu próbować oglądać te filmy w telewizji, ale na festiwalu jest ich więcej w pewnym takim zagęszczeniu. A ostatnio był festiwal Millennium Dogs Against Gravity, w tej chwili jeszcze online'owo trwa festiwal krakowski, to tam można zobaczyć produkcję ostatniego roku, czy ostatnich miesięcy, czy ostatnich czasem dwóch lat. Otóż na tych festiwalach bardzo rzadko ostatnimi laty pojawiają się filmy, które próbowałyby złapać rzeczywistość i pomóc nam w jej rozumieniu. Są znakomite czasem filmy, od razu chcę powiedzieć, że niektórzy moi koledzy wzbijają się bardzo wysoko w zakresie warsztatowym, ale też wzbijają się daleko od tego kraju, w którym my mieszkamy. I dlatego chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, czy i jak można łapać rzeczywistość na gorąco, ale nie w reportażach, czy nie wiem, w streamingach, które można obserwować na Facebooku, tylko w utworach bardziej rozwiniętych, takich prawdziwych filmach dokumentalnych, czyli rejestrujących pewne fakty, ale jednocześnie będących ich uogólnieniem, czasem metaforą. Czy to w ogóle dzisiaj jest możliwe? A to było cechą polskiego dokumentu dawno, dawno temu, w latach PRL-u, mnóstwo takich filmów powstawało, mimo cenzury i tak dalej, i tak dalej. Pytanie jest o to, czy filmy realizowane tu i teraz, o tym, co jest tu i teraz, mogą być robione, czy mogą być, nie wiem, obiektywne, czy muszą być aktywistyczne. O tym będziemy rozmawiali. A punktem wyjścia do tej rozmowy jest pewien projekt filmowy, o którym usłyszałem, który zwrócił moją uwagę przede wszystkim przez swoją jakby oczywistość, a zarazem niesłychaną wyjątkowość. Tytuł, chyba roboczy, brzmi Gość. Na razie nie będę mówił, o czym to jest, bo myślę, że lepiej to zrobią nasi goście, a są to autorzy i to jest dość wyjątkowa sytuacja, bo jest aż trójka autorów, reżyserów. Po kolei zaczynamy od człowieka, który niestety jest na kwarantannie, ale zgodził się wziąć udział w programie. Wybaczcie, gdyby miał problemy, bo COVID niestety dopada wszystkich. Scenarzysta i reżyser Michał Bielawski. Witam cię, Michale. Witaj. Dzień dobry. Druga osoba, która jest współautorem tego projektu, współreżyserem, jak rozumiem. Jakbym coś powiedział niedokładnie, to oczywiście państwo autorzy mnie poprawią. Zwika Portnoy, autor zdjęć i reżyser. Witam cię, Zwika. Dzień dobry, dziękuję. I widać od razu osobę trzecią, ponieważ akurat tak się składa, że są razem w jednym miejscu ze względów technicznych, jak rozumiem. To jest scenarzystka i reżyserka Zuzanna Solakiewicz. Witam cię, Zuzanno. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dobrze, to teraz jak was tak zapowiedziałem, jako twórców filmu, którego jeszcze nie ma, który mam nadzieję powstanie i ja nie zapeszę tą rozmową, że ktoś stanie wam na drodze, bo trzymam kciuki, żeby było jasne. Strasznie wam zazdroszczę, teraz od razu powiem, ponieważ sam będąc zaangażowanym w rozliczne inne projekty, podjąłem decyzję taką, że nie pojadę na granicę polsko-białoruską, chociaż mnóstwo moich znajomych i to zarówno takich, powiedziałbym, cywilnych, jak i ludzi z branży tam jeździło pomagać, obserwować, coś w tej sprawie robić. Ale wiem, że nie było to takie proste, to wręcz było momentami strasznie trudne ze względu, no z różnych względów, prawda? Z tego, co słyszę, poza takimi szybkimi jakimiś zdjęciami, reportażami, które powstawały i gdzieś tam mogliśmy sobie je zobaczyć, czy w internecie, czy w telewizji, to taki poważny, duży projekt, taki, o którym mówiłem wcześniej, czyli że łapiemy coś na gorąco, ale próbujemy z tej
autentycznej, żywej historii wyciągnąć coś, co jest bardziej ponadczasowe i bardziej takie ludzkie, to robicie właśnie wy. No dobra, dość mojego gadania. To zacznijmy od tego. Ile was było, tych aktywistów, twórców, jak zwał, tak zwał, którzy pojechali na granicę białoruską i czy tylko wasza trójka ostała? No to kto pierwszy zacznie nam opowiadać? Michał, może ty, no bo ty to jesteś prowodyrem tak naprawdę byłeś. To ty zadzwoniłeś, to ty napisałeś tą wiadomość do nas, więc zaczynaj. Ja dodam może właśnie, że ta historia dla nas zaczęła się za sprawą, no, a na pewno dla mnie zaczęła się za sprawą festiwalu w Gdyni i przemówienia Agnieszki Holland w chwili, kiedy otrzymała platynowe lwy, kiedy zapytała wszystkich zebranych o to, co właściwie robią. Pamiętam, że zaraz po tym otrzymaniu przez Agnieszkę nagrody był bankiet i wszyscy się świetnie bawili, ale była część ludzi też, którzy mieli takie marsowe miny. I ta cała sytuacja strasznie nie dawała spokoju też przez ten kontrast i przez to takie bębniące w głowie pytanie, a co my robimy? I to się tak stąd, jakby to była taka iskra w pewnym momencie, dlaczego nie reagujemy również my, dokumentaliści. I kiedy zaczęło się dziać źle w Usnarzu, to my po jakimś czasie właśnie się skrzyknęliśmy ze sobą przez komunikatory internetowe. I wtedy nas było sporo, bo wtedy nas się zebrała taka grupa kilkunastu osób. I pamiętam, że to wrażenie takiej niemogącej się skończyć debaty o tym, co zrobić i jak zrobić, do momentu właściwie, w którym nie padło takie pytanie, no dobra, no ale to kiedy jedziemy? I to pytanie postawił Cwika. Bo Cwika ma temperament i gotowość wejścia po prostu w środek akcji. Z czego oczywiście ogromnie się cieszę. Więc było nas więcej, było nawet na pewnym etapie kilka ekip, ale czas pokazał, że to jest coś, co jest bardzo wymagające, a każdy też żyje w jakimś swoim, tak jak i ty, Konradzie, sam wspominałeś, każdy ma swój kontekst jeszcze zawodowy dodatkowo i no my uznaliśmy, że nadal jednak uważamy, że musimy trwać przy tym pomyśle i tym projekcie. Prawda? Tak, jej. Nie, ja bym dodała, Michał, na poważnie, że czas też pokazał, że to, co się tam dzieje, jest tak drastyczne, że nie każdy wytrzymuje. Nawet dokumentalista i nawet osoba przygotowana i która wydaje się jest właśnie jakby otwarta sercem i umysłem na to, żeby dotykać historii trudnych. Jednak pamiętam również nasze pierwsze zetknięcia z lasem i wejścia do lasu, tu akurat wasze właśnie, Michała i Cwiki, że okazało się to wszystko dosyć drastyczne, że wcale nie jest to zabawa, że znaczy, nigdy nie miała być, no ale wiadomo jak to jest. I wydaje mi się, że to, że zostaliśmy w trójkę, to, że zostaliśmy jako zespół i mogliśmy się też wspierać, wymieniać, bo taka jest też zasada taka funkcjonowania naszego zespołu, że tworzymy jeden materiał, ale nie jedziemy w trójkę, tylko za każdym razem tworzymy jakby dwójkowe i jedynkowe, bo Cwika jest równocześnie reżyserem i operatorem, więc jedzie albo Cwika ja, albo Cwika Michał. I to też dało nam taką siłę i wsparcie, która pozwoliła no jakby, że ten osobisty horyzont, ten horyzont przeżyć osobistych nie stał się silniejszy niż ta wartość i ważność i potrzeba dokumentowania tej chwili. Rzeczywiście na początku jechaliśmy tam z potrzeby dokumentacji i powiedzieliśmy sobie, że to jest naszym obowiązkiem jako dokumentalistów, że to jest taka chwila, w której aktywiści, no bo zawsze, bo te debaty też na początku dotyczyły tego, czy co jest ważniejsze w tej chwili, zbierać na śpiwory, czy jechać z kamerą, prawda, czy podawać człowiekowi herbatę, czy filmować jak on w tym lesie jest i jakie ma trudności. No i
stanęliśmy na tym stanowisku, że jednak naszą powinnością jest wziąć kamerę, co nie znaczy, że można również podać herbatę, ale, że jeżeli my tego nie zdokumentujemy, no to nikt za nas tego nie zrobi, prawda? Że to jest ta nasza pierwszoplanowa powinność wobec tej sytuacji. I dopiero z czasem się okazało, że również mamy nadzieję i do dzisiaj ją mamy i na tym pracujemy, że jest tam materiał na to, co nazwałeś filmem dokumentalnym, że oprócz tego rejestrowania na gorąco tego, co się dzieje, tego, co się nam zdarzy, kiedy tam się znajdziemy, mamy również coś, co nam się może zawiązać w dramaturgię, co nam może się opowiedzieć w takiej dłuższej opowieści, nie tylko w notacji dokumentalnej. No właśnie, bardzo dobrze, że tak na gorąco i tak jakby emocjonalnie o tym opowiadacie, bo w zasadzie to jest najciekawsze. Nie tylko informacja, ale to, co czujemy, prawda? Bo będąc filmowcami, no jesteśmy trochę techniczni, bo bez kamery, bez dźwięku nic nie zrobimy, ale z drugiej strony tak naprawdę przez te techniczne urządzenia musimy przepuścić coś, co wywoła w widzu podobne emocje jak w nas, prawda? To jest w ogóle, na tym polega na nasza działalność zawodowa. Ale teraz na chwilkę chciałbym, żebyście powiedzieli informacyjnie, bo mam wrażenie dość szokujące, że sprawa tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, nie tylko zniknęła z pierwszych stron gazet, ale tak jak wiele straszliwych tragedii, przestała być takim elementem świadomości na co dzień, prawda? Szczególnie, że nawet w okresie, kiedy to się działo, to część społeczeństwa była wobec tego, mówiąc wprost, obojętna, prawda? To nie był taki zryw jak przy pomocy dla uciekinierów z Ukrainy. To raczej była taka sprawa, która była minimalizowana przez władzę i przez media kontrolowane przez władzę, ale także nie do końca jak gdyby rozpoznana w sensie emocjonalnym czy nawet informacyjnym przez społeczeństwo. Ci, którzy tam jechali, to byli tacy wybrani, prawda? To powiedzcie, co tam się działo, dlaczego tam pojechaliście? Tak, żeby ci, którzy, no jakby to powiedzieć, są dalecy od polityki spraw społecznych, zrozumieli, że to było coś, co rzeczywiście Agnieszka Holland poruszyła, ale coś, co było takim, no jakby to powiedzieć, grzechem, czy takim czymś ukrytym w świadomości Polaków, a w szczególności artystów, prawda? No to co tam się działo? No to może mówiąc tak bardzo po prostu, to co się tam przede wszystkim działo, a co się nie działo w mediach, to było to, że na naszej granicy polsko-białoruskiej, na naszej granicy, czyli granicy Polski z Białorusią, pojawili się ludzie. I to, myślę, jest bardzo ważne stwierdzenie, chociaż brzmi w dosyć oczywisty sposób, ponieważ w zasadzie cała dyskusja, która w ogóle się odbyła na ten temat, w ogóle nie dotyczyła tego, że tam pojawili się ludzie, tylko dotyczyła tego, co Putin i Łukaszenka robią Kaczyńskiemu i Merkel, albo na odwrót, i ci ludzie zostali nazwani nawet pociskami, byli traktowani bardzo instrumentalnie przez politykę, byli traktowani zupełnie niepodmiotowo. Potem pojawiła się w mediach wielka dyskusja, czy ci ludzie mają prawo się pojawiać jako te pociski bądź nie pociski na granicy i co jest legalne, co jest nielegalne, czy w ogóle coś z tego jest legalne, i bardzo cały czas to wszystko, co się działo, było otoczone taką dyskusją tego, czy my w ogóle, jakoby my byśmy byli w takiej sytuacji, że mamy prawo decydować, czy ci ludzie mogą się tu pojawić, czy nie. No właśnie, a co to byli za ludzie? Skąd oni się wzięli? Bo słusznie powiedziałaś, że wielka polityka, rozmaite tam wyjaśnienia, dlaczego, kto tym manipuluje, ale ludzie, to ci ludzie to kto? No wiesz co, może powiem, że dla nas też, dla mnie osobiście też było istotne, żeby też samemu odkrywać, kim są te ludzie, nie? Bo jak pojechaliśmy pierwszy raz z Michałem, no to tej samej nocy, co przyjechaliśmy na Podlasia do Osokółki, no to już poszliśmy z aktywistami
i spotkaliśmy Jemeńczyków. Następnie, następnej nocy to byli, może tej samej nocy? Nie, następnej nocy. Następnej nocy, nie? To była para z Syrii. I tak, tak powoli, powoli sobie, oczywiście to, cała ta informacja dało się dostać od organizacji humanitarnych, skąd przychodzą te ludzi, ale my też to po prostu też z kamerą to odkrywaliśmy. Innego dnia to byliśmy w lesie i widzieliśmy taki bardzo dużo takich kopców, gdzie są zostawione ubranie, plecaki, ale też bilety lotnicze, czy testy na COVID, czy nawet jakieś tam wizy, taka informacja o ludziach, prawda? Właśnie z mailem możemy nawet było napisać do tego człowieka. Więc częścią naszej obecności tam i dokumentowaniem było też tak poznawanie, kim są te ludzie, skąd oni przychodzą, a dlaczego, a czasami było tak, że między sobą tak rozmawialiśmy, no ale poczekaj, no ale tu w dokumencie napisane tak i tak, to dlaczego te rzeczy to zostawiono? Przecież to jest ważny dokument, dlaczego on go nie wziął? No i wtedy było też pytanie też do aktywistów, a dlaczego tak? No więc oni też to opowiadają. Też na początku też to było tak, że oni też musieli trochę też z tą rzeczywistością sobie poradzić i zrozumieć, dlaczego ludzie zostawiają wszystko i nagle znikają, albo że dlaczego ludzie nagle się znajdują w lesie i są tak, no tak było nam powiedziane, nie, że oni to muszą to po cichu robić, a oni tu siedzą i palą ognisko. Nagle się okazuje, że niedożywieni, że mają hipotermię i tak dalej, więc między innymi to odkrywaliśmy też za pośrednictwem kamery i rejestratorem dźwięku. No tak, ja widziałem film animowany, który opisywał, jeszcze zanim ta cała historia się stała, tragiczny los uciekinierów, już nawet nie pamiętam z jakiego kraju, którzy zdołali dostać się do Moskwy, mieli chyba brata jakiegoś krewnego w którymś ze krajów skandynawskich, bodajże w Szwecji. I ten film był animowany. Dlaczego? Dlatego, że nie było w zasadzie żadnej możliwości sfilmowania tej całej sytuacji z wielu powodów. Między innymi dlatego, że po pierwsze nikt nie wpadł na to, żeby dofilmować, ale nawet gdyby wpadł, to pokazywanie twarzy tych ludzi było niebezpieczne dla tych ludzi, ponieważ oni byli zwabieni, trochę zwabieni, trochę sami chcieli polecieć do Moskwy po to, żeby się dostać do Europy. Przypominam, że Moskwa jest i w ogóle duża część Rosji jest dalej w Europie, chociaż tak jak gdyby politycznie bardziej do Unii się chcieli dostać, do Unii. Chcieli się dostać do Unii, chcieli się dostać do Skandynawii, nawet niekoniecznie Unii, no do normalnego jakiegoś bezpiecznego kraju, bo dla tych ludzi nie jest do końca jasne, tak jak my nie rozróżniamy tych wszystkich krajów afrykańskich czy azjatyckich, gdzie jest taki reżim, gdzie jest siaki, zresztą tam są ciągle przewroty i różne historie, które powodują, że nasza wiedza geopolityczna co chwila musi być w jakiś sposób aktualizowana. I w tym filmie było widać, co się z tymi ludźmi dzieje, a to było jeszcze przed tą całą historią, którą wy próbujecie opisać, prawda? To był koszmar. To był koszmar, bo oni byli z jednej strony, jak mówię, trochę zachęcani, ale w dużej mierze rozmaici oszuści, rozmaici wydrwi grosze, brali od nich pieniądze, doprowadzali ich do jakiejś granicy. Potem się okazywało, że w ogóle to nie jest ta granica. No, różne tam rzeczy takie się działy. Po prostu oszustwa i takie żerowanie na ludzkiej tragedii, czy prowadzące do chorób i czasem śmierci. I koniec końców ci bohaterowie, ten główny bohater zdołał do tej Szwecji się przedostać. I co się okazało? Znaczy ja absolutnie nie chcę tutaj podważać, jakby to powiedzieć, cierpienia czy tragedii tych ludzi, ale oni także w tym filmie było jasne, musieli kłamać.
musieli kłamać, ponieważ gdyby mówili prawdę, to po drodze by ich wsadzili, a to w Moskwie, a to jeszcze gdzieś indziej, a to nawet z tej Szwecji. Ponieważ przepisy zwykle są albo niekorzystne, czy nieprzyjazne, albo uniemożliwiające poproszenie o azyl, czy coś takiego, no bo po prostu prawo jest no, uchwalane w taki czy inny sposób, ale zwykle jakby jest opóźnione w stosunku do przemian społeczno-politycznych, prawda? I głównie, tak jak ja to oglądałem, myśl była taka, że nie ma znaczenia tak naprawdę, czy ktoś złamał jakiś przepis, czy nie złamał, czy został zwabiony, czy nie został zwabiony, tak? Chodzi po prostu o to, że ci ludzie uciekają przed śmiercią. Ci ludzie uciekają przed życiem w upodleniu, a często właśnie możliwością stanięcia przed plutonem egzekucyjnym lub śmiercią, nie wiem, z głodu, ran, czegokolwiek, tak? I w tym sensie, jak powiedziałeś, że to są ludzie, to chyba to jest najbardziej takie prawdziwe. Ponieważ jak sobie wyobrażamy, nie wiem, Rosjanina, Syryjczyka, Anglika czy innego Francuza, to jest takie abstrakcyjne, prawda? Jak stajemy twarzą w twarz z człowiekiem, to nawet nie musimy wiedzieć, zanim jakoś się nie dowiemy, no może nawet nie powiedzieć czasem prawdy, bo będzie się bał, skąd on jest, dlaczego on jest, natomiast widać, że on cierpi. Tak? Widać, że jest wychłodzony, że przeszedł piekło i tak dalej. Rozumiem, że to było wasze doświadczenie, prawda? Przepraszam za ten długi wywód, ale chciałem taki jak gdyby dać rys wokół tego, że to nie było pierwszy raz, natomiast to było w dużym nasileniu, ponieważ, jakby to powiedzieć, ten mechanizm zdaje się stworzył w sensie przerzutu tych ludzi Łukaszenka z Putinem po to, żeby zrobić kłopot Unii i Polsce, prawda? Ale ofiarami tego procederu, tymi, którzy płacą za te różne machinacje polityczne, są poszczególne osoby. I teraz opowiedzcie o tym. No, Michał, ja może krótko tylko powiem, no, że my w sumie my to spotkaliśmy ludzi tak zwanym, którym się nie udało, prawda? Bo ci, którym się udało, nas nawet nie zobaczyli. Nas nawet nie zobaczyli. W Niemczech czy w innej Szwecji, tak? Już tak. Tam... No i prawda jest taka, że no więcej ludzi, które chcieli, im się udało, niż tym, co się nie udało. Może trochę więcej, Michał, tam, bo widzę, że już masz, już się grzeje. Michale. Przypomina mi się, właśnie ty mówiłeś, Ćwika, bo to były takie bardzo gorące sytuacje dla nas, bo zupełnie pierwsze. Nigdy wcześniej też nie miałem takiego doświadczenia, mimo że byłem w harcerstwie, że spotykam w środku nocy ludzi po ciemku i uczestniczę w karmieniu ich, że jestem świadkiem takiej sytuacji, w której nagle właśnie zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele nas łączy, bo jesteśmy wszyscy ludźmi, ale też jesteśmy istotami żywymi, które mają swoje podstawowe potrzeby, których niezaspokojenie wyrzuca wszystkich nas poza pewien nawias i stajemy się rozedrganymi, kaszlącymi, trzęsącymi się z zimna istotami. I to takie pierwsze doświadczenie, to jak podeszliśmy właśnie do tej grupy Jemeńczyków w środku nocy, nie mogąc sobie świecić oczywiście latarkami, to wszystko było takie... W obawie przed Strażą Graniczną czy wojskiem, tak? Że musieliście tak, robić to w takiej konspiracji. Nie należy świecić sobie, można świecić tylko taką czerwoną latarką, która daje znacznie mniejszy... Znacznie trudniej zobaczyć takie światło z daleka. I my pamiętam, że byliśmy ogromnie poruszeni tą sytuacją, dlatego że właśnie z tej ciemności wyłonili się właśnie ludzie, tacy sami jak my, którzy są zziębnięci i potrzebują zjeść. I potem spotkaliśmy na przykład taką parę syryjską, która... była, niestety należała do tej grupy ludzi, której się nie udało. Co więcej, ich opowieść była taka, że zostali porzuceni przez grupę. Ktoś miał przyjechać, ktoś nie przyjechał, ktoś przyjechał, ktoś, kto ich straszył i oni
byli, to była taka para, tak powiedzmy, trochę tak jak ja i któreś z nas. To znaczy w tamtym momencie byliśmy jakby wysadzeni, oni byli wysadzeni ze swojej rzeczywistości, wsadzeni w tą rzeczywistość lasu, zupełnie na to nie przygotowani i nie rozumieli, co im się dzieje. I pamiętam, że wtedy to jest podwójnie takie poruszające, bo nagle uczestniczymy w takim spotkaniu właśnie człowieka z człowiekiem, w którym wszystko się sprowadza do najprostszych gestów. My wszyscy jesteśmy wzruszeni i widzimy ich wzruszenie, bo dostają ciepłą herbatę. I wydawało mi się to... W 2020 roku w Unii Europejskiej, drugim, tak? W pierwszym, tak. W drugim w Unii Europejskiej człowiek się cieszy, bo dostaje ciepłą herbatę. Właśnie o to mi chodzi. To się nawiązuje do normalności, do normalnego kraju, prawda, Konrad? O którym na samym początku właśnie mówiłeś, że człowiek chce trafić do normalnego kraju, bo to też taki trochę tak... pytanie. I to było... No tak. Te normalne kraje też czasem bywają trudne. Ci ludzie potem mogą przeżyć rozczarowania, tak jak Elzi, która ma emeryturę i żeby przeżyć jej jeden posiłek dziennie, teraz się zrobiło cieplej, to już może nie musi jeździć tym autobusem, a Boris Johnson traktuje ją jak, że tak powiem, przedmiot. Tak? Także nie umniejszając absolutnie tragedii waszych bohaterów, chcę powiedzieć, że w ogóle świat jest trudny. Tak? Żyjemy w ciężkich czasach. Naraz łuski spadły z oczu, XXI wiek, PKB idzie w górę, wydaje się, że latamy w kosmos, mamy smartfony i cudawianki, a najprostsze potrzeby człowieka nie są zaspokajane i idziecie przez las i widzicie ludzi umierających z głodu, tak? Tak jak Żydów z getta, uciekinierów spotykali Polacy. Jedni ich wydawali, a drudzy ich przygarniali, prawda? Różnie to się układało. Tak, tylko chcę powiedzieć, że różnica jest taka, że my jako społeczeństwo, nie zapominajmy o tym, polskie, europejskie, jesteśmy jednak okropnie bogaci, mimo tego, że jest trudna u nas sytuacja również i że jest Elzi, to mamy zasoby, które są w stanie spokojnie wszystkich tych ludzi, łącznie z Elzi, wykarmić i z uchodźcami, zapewnić im godne życie. I dlatego to jest tak wstrząsające i dlatego powiedziałam o tym, jesteśmy w Unii, jest 2022 rok, bo w krajach wyniszczonych wojną wieloletnią, takich jak Syria, jak Jemen, jak Afganistan, tam brakuje zasobów, żeby tych ludzi wykarmić, żeby dać im pracę. U nas ich nie brakuje, u nas jest to kwestia zarządzania tymi zasobami, decyzji, na co przeznaczamy środki, jak powinna wyglądać godność człowieka, jak powinna wyglądać godność obywatela. Ale nie jest to problem taki, że my tu wszyscy głodujemy. Przyjęliśmy kilka milionów uchodźców z Ukrainy, jakoś nikt z głodu nie umiera już trzeci miesiąc, prawda? Tutaj mówimy o wielokrotnie mniejszej ilości ludzi. To nawet nie jest jeszcze chyba 50 tysięcy, która przeszła przez tę granicę białoruską do Polski i dalej do Unii. Więc to jest liczba żadna. Ania Dąbrowska z organizacji Homo Faber, która została zapytana przez media na samym początku tej akcji w listopadzie, kiedy były bruzgi i kiedy media się bardzo interesowały, co trzeba, żeby zakończyć kryzys uchodźczy, kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, to jeszcze było długo przed wojną z Ukrainą, wojną w Ukrainie, zapytana, co trzeba, żeby zakończyć ten kryzys, powiedziała, potrzeba 12 godzin. Mamy wszystko, żeby zapewnić tym ludziom. Dodam jeszcze, że środki wydane na MUR wielokrotnie przekraczają całą pomoc finansową i jeszcze socjal na 4 lata, który by się dało załatwić dla wszystkich tych ludzi, wypłacić z tych podobnych środków wszystkim tym ludziom, prawda? Więc te 12 godzin, które dzieli nas, nie wiem, ile dzieli Borysa Johnsona od tego, żeby Elzi miała godne życie, żeby pani Elzi miała co jeść i miała gdzie spać, ale wiem, że nas dzieli 12 godzin odpowiednich decyzji do tego, żebyśmy nie mieli kryzysu humanitarnego w naszym kraju, żeby nie była potrzebna strefa militarna, która wykańcza nie tylko uchodźców, ale również mieszkańców Podlasia, o których rzadko się mówi, też stracili swoją podmiotowość w całej tej sytuacji i zapomniano, że ta strefa ograniczonego dostępu i strefa zmilitaryzowana objęła również naszych obywateli, obywateli naszego kraju w województwie podlaskim, którzy nagle zamiast cichego życia w puszczy, które sobie wybrali, mają życie na poligonie od września zeszłego roku, czyli niedługo będzie prawie rok.
No, absolutnie myślę, masz rację i możemy teraz długo rozmawiać, a najlepiej by było, gdyby tu jakiś ekspert od polityki i gospodarki się pojawił i wytłumaczył, dlaczego polskie władze, ale nie tylko polskie władze, dlaczego Unia Europejska nie potrafiła w tej sprawie zachować się w taki sposób, żeby poza inżynierami z Wielkiej Brytanii przyszła taka pomoc, która by no, uczyniła tę sytuację bardziej znośną, prawda? To jest, ale to jest oddzielne zagadnienie. Tak, tak, tak. Zresztą to właśnie jest ważne, że jeżeli chodzi o ten poziom polityki, to jakby polityka Polski nie jest tu odosobniona od polityki Unii Europejskiej. To jest ten sam front trzymany przez całą Unię i to się dzieje na tych wszystkich granicach, gdzie mamy do czynienia z nieudokumentowanymi imigrantami, czyli osobami, które przechodzą nie na paszport i nie przez granicę. I to nie jest nic wyjątkowego, tak? Niemniej z poziomu naszego, czyli z poziomu i dokumentalistów, ale właśnie z poziomu jakby perspektywy oczu zwykłego obywatela, to już przestaje być tak spójne i tak jednolite, jak politycy to komunikują. Jasne, ale to na razie zostawmy, bo nie rozstrzygniemy tego zagadnienia, co tak naprawdę jest realne, ponieważ polityka, aczkolwiek mnie interesuje, jest trochę inną dziedziną, a powód, dla którego my dzisiaj się spotykamy i my ze sobą rozmawiamy, jest taki, że wy robicie film o ludziach, prawda? I no, trzeba by tutaj jakiegoś takiego bajkowego chwytu, żeby któregoś z polityków, czy polskich, czy unijnych, wsadzić w ciało Syryjczyka czy Jemeńczyka, tak, żeby się zamienili, żeby on przeżył, tak jak w książce Książę i Żebrak. Słucham? Króle właśnie miała mówić, że taki Królewicz i Żebrak. Tak, Królewicz i Żebrak, bo to jest, myślę, nie do jakby zrozumienia, to trzeba przeżyć. No nieprawda, dlaczego? W ogóle się z tobą nie zgodzę. Jakim cudem ja to przeżywam, jakby rozumiem, wychowana w dobrobycie, wychowana w demokracji. Bo jesteś wrażliwsza. To jesteś wrażliwsza. Niż politycy? No to tak, nie, tak. To nie mówię, polityk tak mówię, to zwykle jest no, człowiek, który zakłada taką, wiesz, taki pancerz, zakłada takie okulary, przez który, no pokazałem na początku ten klip pokazujący przygotowania do wizyty Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie chcę bronić Jarosława Kaczyńskiego, bo być może on tak chce, ale jak on tam przyjeżdża, słyszy te okrzyki, za każdym razem tak jest, to on w którymś momencie być może zaczyna wierzyć, że tak w ogóle jest, prawda? Andersen napisał tę baśń Nowe Szaty Króla, pokazującą jakby, jak to nie jest dzisiaj, to nie jest wczoraj, to jest w ogóle pewien mechanizm, który dotyczy sposobu sprawowania władzy i jak ta władza nie jest kontrolowana w demokratyczny sposób, a nawet jak jest, to też czasem bywa źle. Tak? W Unii większość państw jest demokratycznych i co z tego, skoro mimo to Unia nie potrafi sobie dać rady z takimi rzeczami i Niemcy, które się otworzyły bardzo kilka lat temu, zapłaciły za to bardzo wysoką cenę, prawda? Bo jakby humanitaryzm nakazał, Angela Merkel starała się tutaj być takim dobrym politykiem, ale to też nie, to nie jest takie proste. Znaczy ja ich nie bronię, żeby było jasne. Ja uważam, że politycy są okropni, ale też ich okropieństwo trochę wynika jakby z ich zawodu, tak bym to nazwał. Dlatego mówię, że przeżycie czegoś, a nawet nie przeżycie bezpośrednio, tylko zetknięcie się z tą osobą. Wy jak robicie filmy, i ja też mam to doświadczenie, a ja mam szczególnie może, bo ja najbardziej się interesuję tymi, których poglądów nie podzielam i robię wszystko, żeby zrozumieć, jak oni myślą. Ja się z nimi staram zaprzyjaźnić, nie dlatego, że przychodzę na ich stronę, tylko staram się pojąć, dlaczego oni są tak różni tu ode mnie, chociaż są właśnie tacy sami, wychowani w podobnej kulturze, w podobny sposób, co powoduje, że między nami jest taki rów, prawda? I takie bezpośrednie zetknięcie z osobami, które mają diametralnie różne myślenie o świecie, jest szalenie ciekawe, przynajmniej dla mnie, ale wiem, że paru innych ludzi, ostatnio rozmawiałem z Jackiem Hugo Baderem, ma jakby podobną chęć. Ale to zostawmy. To jest szalenie ciekawe do momentu, w którym to nie oni decydują, jak urządzić twoje życie. No, jeśli oni przejmują... Potem jeszcze stanie być szalenie ciekawe, a staje się szalenie groźne.
Tak. No to mieliśmy już parę razy do czynienia z tą sytuacją i II wojna światowa jest tego doskonałym przykładem. A także system szczególnie stalinowski w PRL-u, a także do pewnego stopnia to, co dzieje się w Polsce dzisiaj, prawda? Ale na razie to zostawmy. Teraz ja bym chciał, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jak wy sobie dajecie radę z taką sprawą. Jak coś powiem niedokładnie, czy trzeba to sprostować, bo było inaczej, to mi powiecie. Wy tam idziecie z sercem na dłoni, prawda? Bo ze współczucia, z poczucia solidarności, motywowani humanitarnie i tak dalej. Ja tego nie zrobiłem, no z powodów, które wyłuszczyłem, nie dlatego, że jestem aż tak nieczuły, ale nie bardzo mogłem. Spotkałem się zresztą akurat niedługo potem z Agnieszką Holland i tak właśnie głupio mi było, a Agnieszka mi mówi tak, słuchaj, ty robisz swoje i i robisz to, przepraszam, że tak się pochwalę, robisz to całkiem nieźle, w związku z czym rób tak, jak potrafisz, nie każdy może robić wszystko, tak? Chociaż ja widziałem, że na tym granicy jeżdżą ci, których filmowałem wcześniej i spotykałem przy realizacji filmu Dobra Zmiana. Ci działacze są niesamowici. Oni jakby zawsze wchodzą jakby tam, gdzie się pali, tak? Niezależnie od tego, kto cierpi, oni idą na pierwszą linię frontu, żeby dać jedzenie, pomóc tym, którzy są prześladowani, tym, którym jest gorzej. I to czasem powoduje, że się czuję niekomfortowo, bo ja tak nie umiem. Ja po prostu jestem trochę inny i jak robię film jeden, to nie mogę rzucić się i go rzucić, prawda? Bo to no, z różnych powodów jest to niemożliwe. Ale jak wy to robiliście, bo do tego zmierzam, że może to nie jest tak, że mieszkaliście w pięciogwiazdkowym hotelu z sauną, basenem i masażystkami, ale mimo wszystko wracaliście wieczorem, czy w którymś momencie do jakiegoś lokum, gdzie mogliście się umyć, zjeść normalny posiłek, odebrać internet i zobaczyć, co na Facebooku napisała koleżanka, tak? A tamci ludzie, w cudzysłowie jak zwierzęta, musieli się zwinąć w jakiejś jamie i cierpieć. Jak człowiek taki jak wy, wrażliwy, znosi to, tak? Zostawiacie go i jeszcze w dodatku jesteście tam trochę ze współczucia, ale w dużej mierze chcecie potem pójść z kamerą i sfilmować jego cierpienie. Jak sobie z tym dajecie radę? Ale to jest w ogóle źle postawiona sytuacja. Po pierwsze trzeba wiedzieć, że internet to najważniejszy jest w lesie, a nie po powrocie ze zdjęć. I jakby kto sprawdza internet, przede wszystkim sprawdzają go uchodźcy, cały czas sprawdzając swoją lokalizację i to jest super ważne i to jakby przebywanie w jamie, owszem, ale najważniejsze jest, żeby mieć komórkę, więc jeżeli czegoś współczuliśmy, to rozwalonych przez Straż Graniczną gniazd do telefonu i może jeżeli z czymś się czuliśmy nie okej, to że nie oddajemy swojego ostatniego telefonu tym ludziom, a nie warunków noclegowych, prawda, bo to jakby człowiek, który wybiera się na granicę, to jest też sytuacja tymczasowa, to nie jest to, że ci ludzie w tych ziemiankach będą do końca życia tkwić. Gorsze jest to, jeżeli nie możemy mu dostarczyć czegoś, co pomoże mu się czy jej z tego lasu wydostać, a telefony i internet i powerbanki, to jest jakby kluczowa sprawa, dużo ważniejsza niż śpiwór. Więc jeżeli mieliśmy wyrzuty sumienia, to raczej czy jakby przed tym, że przecież na przykład w naszym kraju nie wolno kupować kart, nie zarejestrowawszy ich na swoje imię. W związku z tym, jeżeli chcesz pomóc, to trzeba sprowadzić taką kartę z Czech, co wymaga trochę czasu, tak? I niekoniecznie oddasz swój telefon. Więc ja myślę, że w takich sytuacjach najważniejsze jest myśleć z głową, myśleć praktycznie, nie roztkliwiać się. Bo jeżeli którykolwiek z tych uchodźców, z tych osób, które przechodzą, zacznie się nad sobą roztkliwiać, no to właśnie najczęściej spotyka się z nami, bo mu się nie udało, tak? To nie ma miejsca, to nie są takie sytuacje, że my tutaj będziemy, oczywiście fajnie się jest głaskać i przytulać, ale to nie jest sedno sprawy, to są ludzie w bardzo trudnej sytuacji i też akurat nasze współczucie nie jest może w całej tej sytuacji najważniejsze, a na pewno nie z ich perspektywy i to jest ważne, żeby wiedzieć, kto tu jest podmiotem. Ja się spotkałam kiedyś z taką pięknie opisaną sytuacją dokumentalną, w której rodzina żydowska, bo też już przywołałeś kilka razy kontekst i II wojny, i Shoah, i pomagania, i niepomagania Żydom w czasie wojny, więc spotkałam się kiedyś z taką historią, że rodzina żydowska po wojnie zapomniała o tym, że rodzina polska jej pomogła i ta rodzina polska miała duże pretensje o to, czuła się taka bardzo niedoceniona, jak oni nie pamiętają, że dzięki nam przeżyli,
A ja sobie wyobrażam, że jak się idzie, znaczy i ta historia dała mi do myślenia i nauczyła mnie czegoś bardzo ważnego, że jeżeli, tak jak ty mówisz o tym rozumieniu tego, co jest w czyjejś głowie, prawda, nie mojej, więc jeżeli ja przestawię swoją głowę na głowę osoby, która zaczęła w Damaszku, przeszła przez 23 obozy uchodźcze na granicy tureckiej, była pod 4 różnymi reżimami, cała jej rodzina złożyła się na to, żeby ten człowiek mógł, sprzedała dom, czy tam tata zaciągnęła długi, ten człowiek przejechał już z Syrii na Białoruś na przykład i ma te kilka dni w lesie, kiedy w dodatku zamarza, jest głodny i teraz uwaga, jest 10 minut, w których ktoś podchodzi i daje mu ciepłą wodę, ciepłą herbatę, zupę, śpiwór. Owszem, być może ta chwila ratuje temu człowiekowi życie, ale jest również bardzo prawdopodobne, że w tej całej wielkiej i długiej epopei podróży ten człowiek, jak już się dostanie w bezpieczne miejsce, nawet nie będzie tego pamiętał, w takim on jest stresie, tak? Więc trzeba też znać swoje miejsce, jakby to, jaki wpływ mamy na życie. Zastanawianie się, to znaczy dla mnie to jest tak, że zastanawianie się nad tym, czy ja jestem fair wobec tego człowieka, z tym, co robię na przykład filmując, może mieć miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy ja mogę mieć realny wpływ na to, żeby zmienić jego życie. Wtedy naprawdę jest pytanie, filmować, czy realnie zmieniać jego życie. Prawda jest taka, że jeżeli cokolwiek mogę zmienić, ja jako dokumentalista, ja jako osoba, to w długofalowym procesie zmieniania świadomości, łączącym się z robieniem elitarnych filmów dokumentalnych, które będą dalej uwrażliwiać ludzi i być może w procesie wielu lat trochę zmienią naszą wrażliwość społeczną. Reszta jest nieważna, reszta jest doraźną pomocą i nie ma realnego wpływu na sytuację tych ludzi. Michał. Co więcej, jeszcze właśnie, co więcej... Ta sytuacja jest taka nasiąknięta pewną perswazją zewnętrzną, taką perswazją, która bardzo utrudnia działanie, że my wręcz czujemy, że próbując filmować, możemy ściągnąć kłopoty na tych ludzi. To był paradoks kolejny tej sytuacji, to znaczy... I nam też o tym często aktywiści, to znaczy to był wielki problem robienia tych zdjęć, że my pojawiając się w kontekście jakimś, docierając do miejsca, które zostało wskazane przez potrzebujących, tak naprawdę stanowimy, my jesteśmy ryzykiem, dlatego że zwiększamy grupę i dlatego że skoro na pewno jesteśmy ciamajdowaci, więc musieliśmy przywlec ze sobą po prostu agentów, którzy za nami przyszli i wszystkich aresztują. Ale taka była aura tej pracy, no to był wielki problem. A z drugiej strony nie da się, nie ma w ogóle, nie da się ukryć, że te działania w terenie służb są też bardzo zaawansowane. No przecież wiemy o tym, że są te drony z taką termiką, które sprawdzają, czy są ludzie, czy ich nie ma. Przecież powstał jakiś narodowy teledysk hip-hopowy, w którym to właśnie ci uchodźcy są podczerwieni, sfilmowani jak zombie, prawda, wychodzące z lasu, które atakuje nasze granice. Te kamery termiczne podczerwone nie pokazują twarzy, więc tak łatwo jest wtedy wszystko opowiedzieć w ten sposób. My spotkaliśmy w lesie cały oddział terytorialsów, którzy mieli właściwie cały sprzęt, jaki można na siebie założyć i mieli te takie wielkie okulary termiczne i chodzili i tak się cały czas rozglądali wzdłuż drogi, tak jakby rzeczywiście tam wzdłuż tej drogi ktoś się przyczaił i zamierzał coś, więc, ale mówię o tym, bo to miało duży bardzo wpływ, na przykład na mnie miało duży wpływ, ja miałem takie poczucie podwójne obciążenie było gdzieś, nie tylko w sam fakt tego, że robimy to w takich warunkach, ale jeszcze to, że stanowimy realne zagrożenie dla ludzi, którym właśnie chcemy bardziej pomóc niż popsuć.
Rozumiem i doskonale sobie zdaję sprawę z tego, znaczy może niedoskonale w waszej sytuacji, że w momencie, kiedy się filmuje coś, można zaszkodzić. To jest w ogóle dylemat, szczególnie jeśli chodzi o takie sprawy właśnie brzegowe, bo mam wrażenie takie, że dopiero po jakimś czasie zdarza się, że widzimy, jaki jest efekt tego, co zrobiliśmy. No, w czasie zdjęć oczywiście możecie niechcący jakby naprowadzić jakichś łapsów, tak? Ale także potem decyzje, rozumiem, że jeszcze przed wami, montażowe, czy widzimy, jak widzimy twarze, jak widzimy sytuację, czy to nie zostanie wykorzystane jako materiał do oskarżenia kogoś o złamanie polskiego prawa, prawda? Bardzo niekomfortowa dla was sytuacja. Ja sam miałem takie dylematy przy realizacji, no, w zupełnie innym temacie, nie wiem, filmu o ludziach, których życie seksualne regulował Kościół katolicki, prawda? Czy ludziach, którzy wierzyli, że są opętani i tak dalej. No, co będzie za parę lat, kiedy ten film wyjdzie, tak? I jak to wpłynie na ich życie, kiedy oni na przykład już w ogóle zmienią swój status, tak, że w ogóle będą gdzie indziej. To jest bardzo trudna sprawa. Ja pamiętam jeszcze w szkole w latach 80. jeden ze wstrząsających filmów, które zrealizował Maciej Dejczer, chyba się nazywał Chłopcy, opowiadał o grupie nastolatków i to takich młodych nastolatków, którzy na Śląsku, bodajże w Katowicach, robili różne takie rzeczy na granicy prawa albo wręcz kradli, a potem jak coś udało im się zdobyć, to albo okradli sklep monopolowy, albo kupili wódkę i pili tę wódkę, tak? I Maciek sfilmował tych chłopców. No i teraz jest pytanie, czy powinienem odebrać im tę wódkę, tak? No bo to zdecydowanie nie było dobre dla 12-13-letniego chłopca, żeby się upijał do nieprzytomności. Czy też lepiej sfilmować i rzucić światło na problem społeczny, przed którym władze uciekały, tak? To nie jest łatwy dylemat. Film był znakomity, natomiast jakby ten moralny dylemat w sytuacji cywilizowanej, tak? W Katowice to nie jest jakieś nie wiadomo gdzie, to jest jedno z wielkich polskich miast. Przecież to nie jest to pytanie, bo no jakby odebranie wódki komuś nie sprawi, że ten ktoś przestanie kupować wódkę. To jeżeli to ma być w ogóle na poważnie postawione pytanie, to dylemat jest, czy zająć się działalnością resocjalizacyjną i nie być dokumentalistą, prawda? Dlatego, że jednorazowe wyrwanie, czy właśnie taki jednorazowy gest, on niczego nie zmienia. No tak, ja rozumiem i absolutnie się z tobą zgadzam, że to nie jest taki łatwy dylemat i co więcej, żebyśmy mogli uprawiać tę profesję w takim zakresie, w jakim uprawiamy, no bo jak robimy film o, bo ja wiem, prehistorycznych dinozaurach, to specjalnie krzywdy nikomu nie zrobimy, prawda? A tam jest dużo dylematów, bo jest pytanie, czy naruszanie pochówku. Tam jest dużo bardzo dylematów prehistorycznych. To, ale są inne. Wiesz co, Konradzie, ja ci powiem tak, że no, może to można jakoś tak gdzieś po środku. To też zależy od sytuacji, no bo no, mieliśmy taką okazję z Michałem, gdzie filmujemy, w pewnym momencie powiedzieliśmy, może to się zatrzymamy teraz już filmować i może tu trzeba tak naprawdę pomóc, no bo tu leży człowiek, który wygląda jakby za chwilę już nie... No co, no ale no co, no założyliśmy koc termiczny, no zamieniliśmy skarpety, tu daliśmy na jakieś picie, jedzenie i tak dalej, więc to jeden drugiemu nie to nie przeszkadza. No można to po prostu, to znaczy tak, to, że my byliśmy tam akurat, i to jest tak, to taki przykład z wódką. To nie to, że ten reżyser dał im tą wódkę i mówię, dobra, słuchajcie, to, bo to jest taka bardzo dobra scena, więc nakręćmy, jak wy to pijecie. No, on tam był, bo oni to robili. Jakby tego jego nie było tam, oni by to robili to samo. Więc jakby oczywiście on mógłby to sfilmować, a potem powiedzieć, jeszcze chłopaki, może jednak nie, ale z drugiej strony
jego obecność nie tak jak i nasza obecność w takim wydarzeniu czy innym w lesie, nie, to nie my spowodowali to, że ten człowiek miał hipotermię albo był odwodniony i tak dalej. Owszem, istotne jakby było i jest dla nas, żeby filmować i dokumentować. Natomiast jak już w środku czujesz, że sfilmowałeś, zdokumentowałeś, więc masz przestrzeń, żeby pomóc, okej. Okay. A tym bardziej, że nie byliśmy sami, czyli to nie to, że my razem tam z Michałem czy Zuzą spotkaliśmy takich ludzi i jesteśmy sami i widzimy, że oni są w potrzebie, a my, holo, chwileczkę, my tu najpierw filmujemy, a potem no, mamy telefon, więc zadzwonimy tam do takich czy innych aktywistów. My byliśmy z ludźmi, które to ich zadaniem jest udzielać tej pomocy, a jeżeli możemy wziąć jakiś plecak, no to weźmiemy. Jeżeli tu akurat trzeba komuś założyć kost termiczny, to założymy. No ale... Ja dodam tylko, że właśnie Cwika, który o tym mówi, chyba zapomniał o też tym, że był autorem najbardziej kompaktowego zestawiku, którego Puk nosił zawsze przy sobie 10 albo więcej, które też rozdał między nas. I to był taki autorski zestawik zawierający gumy do żucia wzmacniające, jakieś pastylki kofeinowe, witaminy, środki przeciwbólowe, jakiś, już nawet nie pamiętam co, ale wszystko było opisane, każdy z tych pakuneczków był opisany w językach świata generalnie, które się tam spotyka na granicy. Więc też no, można się z głową przygotować do tego minimalnego pomagania, ale pamiętam, że to po prostu działało. Pamiętam chłopaków, którzy po prostu to otwierali i bardzo byli wdzięczni też za to, że dostają taką pigułkę. Tak, to było też dobre, bo to było połączone z bagażem operatora, w sensie, żeby być w stanie nieść sprzęt, a jednocześnie coś efektywnie i dobrze dać. No, to rzeczywiście był majstersztyk, jak pakownie, a energetycznie i na ciepło dopomóc w takiej sytuacji, tak? Dobrze, słuchajcie, to i myślę, że to ludzkie uczucie, które wszyscy pewnie to przeżywamy, że jak komuś coś damy i zobaczymy uśmiech na twarzy tego człowieka, no to jest ta satysfakcja, która jest trudna do, no tak powiem, opisania, jak tego nie przeżyjemy, prawda? Jak komuś po prostu zwyczajnie podamy rękę, bo to robienie filmu oczywiście może mieć efekt taki, że gdzieś tam się uwrażliwi społeczeństwo, tak? Ale społeczeństwo to jest pojęcie. Natomiast jak się poda rękę pojedynczemu, głodnemu, zziemniętemu człowiekowi, da się mu batonik, to chyba czasem to jest coś, co zapamiętujemy. Czy tak mieliście? No tak, ale przecież oni się nie tak zawsze uśmiechają. No właśnie mówię, nie zapominajmy, że oni są w dużo poważniejszym momencie życia i to kompletnie nie o to chodzi. To jakby, to w ogóle nie jest jakby w całej tej sytuacji istotne. To są jakieś bardzo pomniejsze sprawy, które się wobec wielkiej sprawy, która tam się dzieje. Dobrze, ale Michale. Może jest to istotne na takim pierwszym momencie, to znaczy kiedy się to wydarzy po raz pierwszy, kiedy po prostu nagle dociera do ciebie, że to się właśnie wydarzyło i że jesteś, że twoja sytuacja taka egzystencjalna jest inna od tego momentu. Ale ja myślę, że fakt tak jak mówi Zuza, no to chyba nie ma czasu na to, żeby się tak rozpuścić w tym świetnym samopoczuciu, że to się wydarzyło, bo to jest po prostu raczej taka sytuacja, która przypomina, która zmusza do takiej bardzo wzmożenia uwagi i samokontroli przede wszystkim dużej. To, że my rozmawiamy dzisiaj, jest efektem tego, że zdecydowaliśmy się jakiś czas temu w ogóle zacząć mówić o tym projekcie. A my po prostu bardzo długo
świadomie schowaliśmy w kieszeń ten temat. I konspirowaliśmy. Było bardzo wątpię grono ludzi, którzy wiedzieli o tym, że my pracujemy nad tym projektem. Być może jest to schiza już jakaś, być może jakoś daliśmy się złapać trochę też w tą schizę, ale no, musiało trochę czasu minąć, zanim nie spostrzegliśmy sprawy w ich właściwych jakichś rozmiarach i proporcjach. Może to też było tak, że też mieliśmy też takie wrażenie, że jeźdźcowy jest i jeźdźcowy jest, że zbieramy materiał i no, w pewnym momencie wydarzyło się taki, taka scena, która też mi się wydaje, że gdzieś w środku już nam sygnalizowała, że no się, no, już się zbliżamy, że już jakby wydarzyło się to, co szukaliśmy. No bo takie zbieranie scen to jest oczywiście jest bardzo, bardzo jest bardzo dobre, bardzo fajne i tak dalej, ale jeszcze nie było tej, no dobra, ale co jest tym głównym? Czy to będzie taki film tak zwany reportażowy, czy my po prostu mamy taka zbiórka scen z różnych miejsc, z aktywistami, z medykami, z lokalsami i tak dalej, czy jednak idziemy tak, żeby... Więc gdzieś później analizując to, to już zrozumiałem, że my właśnie czekaliśmy na tą scenę, która jakby może postawić, jakby może jakby to jak to powiedzieć, nie powiązać, tylko jakoś tak skleić, nie w sposób reportażowy. Tak, ale prawda jest taka też, że ukrywaliśmy po prostu to, że robimy to. A ukrywaliśmy? Ukrywaliśmy do teraz. W zasadzie dopiero teraz zaczynamy, tak jak mówi Michał, mówić, że robimy ten film. Jeszcze nie pokazujemy materiałów nawet. Dobrze, słuchajcie, to wobec tego zróbmy teraz chwilę przerwy. Poproszę realizatora, żeby puścił muzykę. Odetchniemy. Też nam się należy taki moment relaksu. I wrócimy za kilka minut do rozmowy. Michale, muzyka. Thank you.
Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w Resecie Obywatelskim. Witam Państwa, witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się włączyli. To jest rozmowa na wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Dzisiaj rozmawiamy o filmach, które próbują na gorąco łapać życie, ale filmach dokumentalnych, czyli takich, które są nie tylko prostą rejestracją rzeczywistości, ale mają ambicje pokazania czegoś, co ma wartość ponadczasową. No bo film dokumentalny to także metafora. Nasi goście to Michał Bielawski, który właśnie się pojawił, i Zwika Portnoy i Zuzanna Solakiewicz. To jest troje reżyserów projektu filmu, do którego materiał nakręcili na granicy polsko-białoruskiej, ukazującego tragedię ludzi próbujących przedostać się do cywilizacji gdzieś tam z dalekich krajów, z Azji, Afryki, zatrzymywanych przez rozmaite służby na polskiej granicy. I nasza rozmowa dotychczasowa miała taki charakter, że próbowaliśmy opisać tę sytuację, którą spotkali w lesie, i zastanowić się nad dylematem twórcy,
będącego człowiekiem, a jednocześnie realizatorem. Na ile pomagać, dając koc, skarpetki, jedzenie, na ile filmować tych ludzi, którzy tam cierpią. No, ten dylemat jest troszkę fałszywy, jak się okazało. Ja tak próbowałem to, jakby to powiedzieć, ustawić w ten sposób. I teraz zwracam się do autorów z taką sprawą. Mianowicie, jak to jest, że tylko wy, z tego co wiem, że tylko wy to robicie, bo wiem, że sporo osób tam się pojawiło, ale no z różnych powodów pewnie zrezygnowali ci ludzie, bo nie wiem, nie znaleźli właściwego wątku, nie dopisało zdrowie, nie mieli zaplecza finansowego. Jak to jest, drugi członk pytania, że was jest troje? Zwykle reżyser jest jeden, kapitan na mostku, a potem ten, co kieruje montażem. No to dlaczego tylko wy, jeśli to prawda, i jak to jest, że troje, a nie jedno? Słucham. No to my chyba nie znamy pytania, w sensie trudno nam odpowiadać za innych, bo to nie dysponujemy tutaj jakimś taką, nie jesteśmy reprezentantami jakiegoś, nie wiem, kolektywu, który donosiłby nam, dlaczego i czy tylko my i tak dalej. No mamy bardzo mnóstwo zajęć związanych z filmowaniem tego filmu, żeby się głównie tym zajmować. A dlaczego jest nastroje? Bo inaczej się tego by nie dało zrobić, a poza tym mamy wspólną wizję i czujemy, że chcemy zrobić to wspólnie. I może też takie postrzeganie, że reżyserem musi być jedna osoba, bo inaczej to trochę już nie jest za bardzo współczesne. I myślę, że myślenie kolektywne może być równie twórcze, a nawet czasami jeszcze bardziej twórcze niż siedzenie samemu i gmeranie tylko w swoich zwojach, jakby tu przedstawić jakąś sytuację. No dzięki temu możemy sobie porozmawiać, możemy sobie pomnożyć geometrycznie nasze inspiracje i myślę, że to jest wspaniałe. Oprócz tego, że za tym stoi też taka bardzo praktyczna rzecz, ponieważ dzięki temu, że jesteśmy w trójkę, mogliśmy właśnie, robiąc inne filmy, bo przecież nie żyliśmy w próżni, kiedy coś się wydarzyło zawodowo. Każdy z nas ma swoje projekty autorskie, które prowadzi równocześnie i swoje życie, więc to, że jesteśmy w trójkę, pozwoliło nam operatywnie prowadzić zdjęcia w sytuacji, w której one zdecydowały, kiedy się mają dziać, a nie my zdecydowaliśmy, kiedy w naszych harmonogramach mamy na to czas. No tak, ale słucham, Michał chciał coś powiedzieć. Oczywiście słyszeliśmy na różnych etapach, że powstają różne filmy wśród ludzi, którzy mieszkają, robione przez ludzi, którzy mieszkają, twórców, którzy mieszkają na przykład w strefie, ale i wiemy też, że były jakieś projekty robione przez naszych kolegów, ale ostatecznie właśnie zakończyły się po prostu, nie mają kontynuacji. Natomiast jeszcze dodam, że była taka, wydawało mi się co do pracy w grupie, to wydawało się to, ja to w każdym razie na pewno tak też w pewnym momencie widziałem na samym początku, jak się to konstytuowało, to wydawało się to takie, no użyję tego słowa, szlachetne, że w tym miejscu, w którym będziemy pracować, działają grupy i one mają sens przez to, że są wspólnotą działania, że jest grupa aktywistów, są różne grupy, jest grupa Granica, jest grupa Ocalenie i że była jeszcze grupa Medycyna Granicy. I wydawało się, że to jest bardzo istotne, żebyśmy my byli też w jakimś sensie odpowiedzią, żebyśmy my byli odpowiedzią, to znaczy właśnie nie wyrwane jakieś jedno z nas, tylko ja po prostu też jakoś wierzyłem w to, że możemy stworzyć grupę też, mimo że jesteśmy bardzo jednak, każdy z nas jest osobny jakoś tam, ale przecież właśnie z rozmowy i myślenia o tym, co możemy zrobić i jak to mogłoby wyglądać, jest ten efekt, o którym Zuza mówi, że się nam łączą, jakoś splatają te wizje. No, to się zdarza i rzeczywiście muszę się zgodzić z tym, że
pewne konwencje, które do tej pory obowiązywały, stają się już nie do końca aktualne, dlatego że na przykład w bardzo dramatycznej, tragicznej sytuacji to jest na przykład Birma, czyli dzisiaj Myanmar, jeśli dobrze to wymawiam, i grupa młodych ludzi, która postanowiła jakoś dać świadectwo, nazywała się Kolektyw Myanmar. Tam były okoliczności, które dodatkowo jakby wymuszały anonimowość. Ja ich spotkałem potem w Holandii, ale publicznie występowali w maskach. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że tylko czapka i maska taka jak przeciwko COVID-owi dawały możliwość uniknięcia tego, żeby służby specjalne reżimu, który objął władzę w Birmie, ich nie prześladowały lub ich rodzin, bo to wręcz groziło śmiercią. I film jest podpisany Kolektyw Myanmar. To się nazywa Myanmar Diaries, a chyba po polsku to jest eksploatowane. Zdaje się, że można jeszcze w kinie to zobaczyć. Było na festiwalu Millennium Docs Against Gravity pod tytułem Pamiętniki Myanmar, czy coś takiego. Więc nie jesteście jedyni i widać, że to jest możliwe właśnie szczególnie w sytuacji takiej, gdzie no, te normalne reguły gry może przestają działać. Bo rozumiem, że Maria Kraus, wasza producentka, którą chciałem tutaj zaprosić, ale nie mogła, no, stworzyła wam sytuację może nie jakoś szczególnie komfortową, ale z mojego punktu widzenia fantastyczną, dlatego że ja zawsze lubię skupić się na tym, co mogę zrobić jako reżyser. Natomiast jak ja muszę się martwić o stronę produkcyjną i to, żeby w ogóle zdobyć pieniądze na film o temacie niekoniecznie akceptowanym przez te środki, które normalnie dają nam możliwość zrobienia filmu, no to jest długi, skomplikowany proces. No to jak wy sobie z tym daliście radę? Czy to Maria wam jakby pomogła, czy wyście do niej poszli? Bo ta strona, jeśli oczywiście możecie o tym mówić, bo ja nie wymagam, żebyście zdradzali jakieś sekrety, które utrudnią wam potem życie. Kto jak gdyby spowodował, że w ogóle to jest możliwe? Bo już rozumiem waszą wrażliwość, rozumiem mniej więcej warsztat, natomiast ta strona praktyczna, która powoduje, że film może powstać, no jest nie mniej ważna, choć taka prozaiczna. To jakbyście mogli coś o tym powiedzieć. Michał się zbiera. Znaczy, no, odpowiedź jest może taka, odpowiedź jest prosta i może dość prozaicznie zaskakująca. Pozwoliliśmy do pewnego etapu, a właściwie, no, właściwie do teraz, to jest nasza inwestycja. My po prostu robimy ten film. To jest najgorsze słowo, które każdy z nas chyba chce usłyszeć, czyli robimy to bezkosztowo. No, film ma to do siebie, że kosztuje, no tak, tak. Nawet jeśli za waszą pracę nikt wam nie płaci, to benzyna, hotel, karty do kamery, dyski. Nazwałabym to inaczej. Robimy ten film kolektywnie, to znaczy też jeżeli chodzi o różne schematy, które odchodzą nieco w przeszłość, to również rodzaj współpracy z producentem, który polega na tym, że producent jest takim kapitalistą, który daje swoją kasę i dzięki temu twórcy tworzą. Wydaje mi się, w naszym czasie jest też nieco nieistniejącym modelem, albo powiedziałabym tak, że jest tylko kilku twórców, którzy w ogóle w świecie dokumentalnym mają ten luksus. To znaczy ta sytuacja jest oczywiście jeszcze bardziej skrajna, ta nasza sytuacja, natomiast umówmy się, że większość filmów dokumentalnych w tym momencie też nie powstaje w ten sposób. Ja nie znam takiego autora filmów dokumentalnych, który przychodzi do producenta, producent inwestuje swój kapitał i zawsze jest to proces zdobywania funduszy i zawsze ten okres rozwoju projektu jest bardzo trudny finansowo i wiąże się z tym, że albo nie ma pieniędzy na wynagrodzenie i tak dalej, i tak dalej, więc to w ogóle nie jest aż tak bardzo wyjątkowe i tak bardzo wywołane przez tą sytuację. Bardziej jesteśmy zespołem, również z naszym producentem, producentką, niż tą sytuacją, że oto mamy właśnie Big Bossa, który nas tutaj wysyła na zdjęcia, prawda? To
w ogóle jest jakaś elitarna sytuacja w całym świecie filmu dokumentalnego, nie tylko takim, który dodatkowo być może będzie szukał innych źródeł finansowania niż te, które są oficjalne i niż taką utartą ścieżką finansowania pójdzie. Natomiast rzeczywiście to nie jest tylko tak, że my się samofinansujemy, co oczywiście jest prawdą, również dostaliśmy olbrzymie wsparcie i od lokalnych osób, które na przykład zapewniły nam bazę noclegową dzięki temu, że wierzą również, że taki temat jest ważny do opowiedzenia, jest wart opowiedzenia, więc ta bezkosztowość wynika również z tego, że wiele osób uznaje ten temat za ważny do zrealizowania, dzięki czemu mamy sprzęt, mamy dyski, mamy kamerę, mamy gdzie spać, mamy paliwo, czyli to wszystko, o czym mówisz, prawda? To jest wysiłek wielu ludzi, którzy wkładają w to, co mogą zainwestować w ten film. Natomiast teraz zaczynamy oczywiście klasyczną ścieżkę zdobywania funduszy, które są już niezbędne, żeby ten film powstał na takim poziomie, na jakim powinien powstać. I Maria jest tutaj osobą, która od samego początku wszystko to spina, dzieli z nami, znaczy od prawie samego początku, od momentu, w którym umówiliśmy się, że idziemy tą ścieżką razem, że zdobędziemy budżet na ten film, że również odpowiednio go zakomunikujemy światu, co jest bardzo ważną rolą też producenta. Producent to nie jest tylko osoba, która zdobywa i czy daje kasę na film, prawda? To jest też pewna marka, która potem pozwala ten film komunikować, dystrybuować, nawiązywać odpowiednie kontakty i sprawia, że życie tego filmu będzie takie, a nie inne, miejmy nadzieję, najszersze możliwe. No to może ja na wszelki wypadek dla osób, które nie do końca może zdają sobie z tego sprawę, szybko potwierdzę i uzupełnię. Mianowicie producent to nie jest, czy to jest firma, czy to jest osoba, to też w Polsce jest lekkie zamieszanie, bo jedno słowo dotyczy jakby dwóch podmiotów. Ale niezależnie od tego, czy mówimy o konkretnym człowieku, czy o firmie, którą on prowadzi, czy w której pracuje, to producent to nie jest osoba, która ma wielki kapitał i finansuje produkcję filmu. Tak się zdarza oczywiście, to nie jest tak, że tego nie może być. Czasem są to wzięci aktorzy, którzy mają kapitał wynikający z ich popularności i na przykład inwestują swoją garzę, tak, miliony dolarów, bo to w wielkich hollywoodzkich produkcjach tak jest. W świecie dokumentalnym producent raczej musi sięgać do tych wszystkich funduszy, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ewentualnie regionalnych funduszy lub stacji telewizyjnej lub innych funduszy czy organizacji, które tego rodzaju projekty czy w ogóle filmy dokumentalne wspierają. I producent jest raczej, co nie umniejsza wagi jego pracy, organizatorem tej jakby zbiórki finansowej. I też jest osobą czy firmą, która potem ten film musi, że tak powiem, wypuścić na światło dzienne. I dzisiaj coraz bardziej głośne staje się to, że szczególnie filmy w takim rodzaju, jaki wy robicie, to są takie impact films, to znaczy sens tego filmu polega na tym, że on wpłynie na ludzką świadomość, coś uświadomi. To nie jest obiekt czysto estetyczny, nie chodzi o rozrywkę czy zaspokojenie takiej potrzeby popatrzenia na coś pięknego w kinie czy w telewizji, czy na ekranie komputera, tylko refleksję, która powinna w umyśle widza się pojawić. Tak? Jak on zobaczy to, coście zarejestrowali, to może zacznie myśleć inaczej w ogóle o sprawach ludzkich, a w szczególności na przykład o przyjmowaniu uchodźców. Po to, w jakim sensie rozumiem ten film robić. I tu stajemy... Ja to chciałbym, przepraszam, przerwę. Tak, bardzo proszę, oczywiście. Chciałbym powiedzieć, że my robimy film, bo jesteśmy ciekawi, wrażliwi i to jest nasz zawód, czyli jakby robienie filmu. Więc trochę tak, żeby nie pomylić, ten film jakby nie jest zrobiony jakby z powodów aktywistycznych. I mi się wydaje, że to jest jakby, jest istotne to powiedzieć, bo robimy film, bo to umiemy robić najlepiej.
teraz, jeżeli chodzi o konflikt na granicy z Białorusią, no to, to w tym teraz jesteśmy i o tym jakby robimy ten film. Ale ja nie czuję, że ten film jest jakby filmem aktywistycznym. W ważnej sprawie. Że tak jest z namarszczeniem czoła. Tak. Tylko to jest film, który jak dla nas musi powstać. On musi być zrobiony w sposób profesjonalny. On musi mieć w sobie te wszystkie elementy, które uważamy, które muszą być w filmie, żeby to był dobry film. Natomiast to nie jest film aktywistyczny. To znaczy może tak, zdecydowaliśmy się, że robimy film w momencie, w którym zrozumieliśmy, że sfilmowaliśmy te rzeczy, które pozwalają nam zrobić dobry film. I on oczywiście, że w tym znaczeniu jest rozrywką, taką rozrywką, jaką w ogóle dla nas jest kino, prawda? To znaczy nie robilibyśmy tego filmu jako filmu, gdybyśmy nie wiedzieli, że może wyjść z tego dobry film. To jest jednak podstawa naszego myślenia. No jasne, nie, ja nie chciałbym umniejszać jakby artystycznej wagi waszego projektu, bo mam nadzieję, właśnie nie artystycznej, tylko właśnie tego, że to nie chodzi o to, że sadzasz widza przed ekranem i mówisz, ej, bo to jest bardzo ważna sprawa, ty tu musisz to obejrzeć, bo to jest bardzo ważne, nie? Że jakby, jeżeli się decydujemy na przedstawienie czegoś językiem kinowym, to my musimy być pewni, przynajmniej na poziomie twórczości, mamy nadzieję, że nam to wyjdzie przy okazji, ale my wierzymy w to, że to będzie dobra historia, że my mamy dobrą ludzką historię, wspaniały dramat o przyjaźni do opowiedzenia i to nas pcha do tego, żeby nazwać to filmem, a nie nasza potrzeba tutaj właśnie... Żeby nauczyć. Żeby tutaj kogoś właśnie zmarszczyć mu czoło. Oczywiście jasne, że mamy jakąś swoją diagnozę rzeczywistości, jasne, że mówimy to z naszej perspektywy, która jest oceną, bo na tym polega autorskie kino. Jasne, że nie jesteśmy obojętni, ale najważniejsza jest ta dobra ludzka historia, ta rzecz, która się dzieje, którą udało nam się sfilmować i którą chcemy opowiedzieć. No, absolutnie się z wami zgadzam, bo taki jest nasz zawód, prawda? Gdybyśmy chcieli być tylko aktywistami, to byśmy nie robili filmów, tylko siedzieli w tych miejscach, gdzie możemy ludziom pomagać i to jest zupełnie inna branża. Też ważna, ale kompletnie inny sposób myślę, działania. Nawet właśnie nie powinniśmy mieszać siebie z aktywistami, dlatego że to jest trochę odbieranie wagi tego, co oni robią, czego w ogóle no, nie można przyrównać do naszych działań. W sensie też często jak współpracujemy przecież przy robieniu tego filmu z aktywistami, więc często im mówimy, my nie jesteśmy aktywistami, prawda? Jasne, że wam pomożemy, jeśli możemy, ale to jest zupełnie co innego. W sensie ja nie śmiałabym siebie nazwać aktywistką, bo to jakby to bez przesady, tu po prostu karteno, no gdzie? Jaką aktywistką? To trzeba dużo więcej zrobić, żeby być aktywistą. No tak, ale, znaczy... ale dodam jedno, że równocześnie i tu zgadzam się, no tak właśnie to nas też łączy, to podejście, ale z pewnością też pracujemy nad tym filmem z takim przeczuciem tego, że mamy szansę stworzyć film, który będzie miał znaczenie. To znaczy w tym sensie, że to jest jednak, to jest właśnie to, co nas tam pchnęło, to znaczy to jest opisanie tej sytuacji, znalezienie sposobu na to, żeby opisać tę sytuację tam, wychodzenie tego sobie trochę od rzeczywistości, bo też właśnie trochę dlatego, że nikt poza nami tego nie zrobi, bo mamy takie przeczucie, że nikt tego poza nami nie zrobi, i czujemy, że jak już to zobaczyliśmy to w materiale, to czujemy, że faktycznie, że to będzie historia, która ma właśnie znaczenie, że ona dotyka jakiegoś większego tematu, ale sama w sobie jest właśnie szansą na takie interesujące opowiadanie, na interesującą historię. No tak, ale żeby było jasne, fakt, że wybraliście taki temat,
powoduje, że oczywiście ja jestem po waszej stronie, żeby było jasne, ja was nie tylko nie krytykuję, ale trzymam kciuki, żeby się udało. No jak słyszałem o tym projekcie wcześniej, bo zakulisowo oczywiście pewne rzeczy wiedziałem, to sobie pomyślałem fantastycznie, że ktoś to robi, więc tutaj jak gdyby nie ma sporu. Natomiast na ile sobie zdajecie sprawę, pewnie sobie zdajecie sprawę z tego, że fakt, że pojechaliście tam to filmować i że chcecie zrobić świadectwo, tak, pewnych zdarzeń, was czyni już osobami, artystami, jak zwał, tak zwał, no w pewnym sensie naznaczonymi. W Polsce jest tak dzisiaj, jest to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy wielu miejsc. Ci z Myanmar przecież też, jak opowiadali o tym, co tam się dzieje, to opowiadali, powiedziałbym, stosunkowo tak, po prostu zapisując to, co jest, tak? Nie miało to charakteru takiego aktywistycznego w takim sensie, że tutaj chcieli tą swoją rejestracją wywołać jakąś rewolucję czy coś takiego. Wy dotykacie tematu, który telewizja publiczna albo pomijała, albo przedstawiała w sposób, no powiedziałbym, nieobiektywny, prawda? Inni rozmaicie do tego podchodzili, a czas pokazał, że wojna w Ukrainie to w ogóle przykryła, tak? Ale obawiam się, tak jak w przypadku innych projektów, które próbują zapisać fragment polskiej rzeczywistości niechciany przez władzę, to możecie być postrzegani jako, no, w cudzysłowie aktywiści, a w każdym razie ludzie, którzy niepotrzebnie zaglądają tam, gdzie nie należy. To mi odpowiedzcie, na ile sobie zdajecie z tego sprawę, jak się z tym czujecie. No ja po prostu uważam, że nie należy uprawiać martyrologii, zanim się nie ma do tego powodów, prawda? No jakby zobaczymy, ale też co mnie bardziej martwi, to, że spotkałam się już dotychczas z wieloma momentami, w których okazało się, że właśnie nic się nie dzieje i to jest nawet gorsze, bym powiedziała. To znaczy zaprzyjaźniona redakcja opublikowała na przykład materiał nakręcony w czasie, kiedy było zakaz filmowania, czyli w tym pierwszym okresie stanu wyjątkowego ze strefy. Prawda? Zabezpieczyli się prawnie nie wiadomo jak, czekając na to, że jak oni to opublikują, to przecież zaraz zostaną wszyscy aresztowani, prawda? Bo weszli do strefy, nakręcili materiał, na tym materiale no co było, ciężarówki wojskowe i coś jeszcze, prawda? No i wyobraźcie sobie, że się nic nie stało i uważam, że to jest nawet gorsze w tej naszym momencie historycznym, w którym się znajdujemy, że jesteśmy, że można krzyczeć o różnych rzeczach i nic. To nie są lata 80., kiedy się pójdzie do więzienia, kiedy się będzie właśnie potem represjonowanym kimś tam. Owszem, te rzeczy są i ta rzeczywistość jest oczywiście taka bardzo ambiwalentna, prawda? Bo wiemy o aresztowaniach aktywistów chwilowych, wiemy o 48-godzinnym aresztowaniu filmowców zagranicznych właśnie w strefie, jasne. Ale z drugiej strony może jeszcze gorsze jest to, że nie ma takiej przejrzystej płaszczyzny właśnie opozycji, która byłaby słyszana. Po prostu się wzrusza ramionami. No i co? No i zrobiliście film i co? I nic. No tak, ale pytanie jest wobec tego takie. Ja zgadzam się, bo śledzę takie filmy. Jest ich zaledwie kilka. Można pewnie na palcach jednej ręki policzyć. Filmy, które próbują dotknąć tych elementów polskiej rzeczywistości, które są bądź omijane, bądź przedstawiane propagandowo. Ja jestem skłonny wierzyć, trochę wiem o tym, co robicie, znam Marię, że wy faktycznie nie jesteście, jakby to powiedzieć, w żaden sposób propagandowo ustawieni, prawda? No bo znając jakby polskie media, mogę się domyśleć, że no nie chcę tutaj podawać tytułów i tak dalej, ale na pewnych portalach czy w pewnych gazetach, no to co robicie, może być opisane trochę tak, jak opisują Rosjanie
w swojej propagandzie Ukrainę, tak, że Zeleński to realizuje scenariusz Bidena i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc wy tak naprawdę jesteście opłacani przez Sorosza, tylko nie chcecie się do tego przyznać i tak dalej, i tak dalej. Tak? Oby, niech da tą kasę. No, ale no, żyjemy w takiej rzeczywistości, więc może was to spotkać i także może to rzutować na inne wasze projekty, mówiąc wprost. Tak? No bo jak się wychylicie, bo przecież słuchajcie, tych filmów i tych ludzi, którzy no jakby próbowali nieaktywistycznie, niekoniecznie, no ja jestem jednym z nich, opisać coś, tak? Potem się okazuje, że jest masę problemów związanych z tym faktem, bo albo ktoś tego nie chce obejrzeć, albo się boi. No podam przykład zupełnie inny, nie dotyczący mnie, żeby to nie było takie pro domo sua. Mianowicie, młody reżyser chciał zrobić film o LGBT i to jeszcze było parę lat temu, przed 2015 rokiem. Ten młody reżyser, mój były student, miał taki interesujący projekt o tych tęczowych rodzinach, tak? Czyli rodzinach jednopłciowych, które bądź chciały adoptować, bądź wychowywać dziecko. I okazuje się, że takich rodzin w Polsce ukrytych jest bardzo, bardzo wiele, dużo więcej niż nam się wydaje. Co więcej, te dzieci tam się chowają całkiem fajnie. Nie, problem jest inny, tak? Z tą akceptacją społeczną, oficjalną, różnymi uprawnieniami w szpitalu, nie w szpitalu i tak dalej. I on nakręcił trochę takiego materiału. Poszliśmy z tym do telewizji publicznej, do redakcji, w której ja zrobiłem bardzo wiele filmów, którego redaktora doskonale znałem, tak? I przedstawiliśmy mu ten projekt. Ja tam występowałem jako taki, no powiedzmy, opiekun, czy ten pośrednik, żeby tam tego młodego szybciej przyjęli, a nie czekał nie wiadomo jak długo. Efekt był taki, że potem ten redaktor miał do mnie szalone pretensje, że w ogóle taki projekt mu pokazałem. I prosił mnie, żebym więcej nikomu nie mówił, że on to obejrzał. A to było przed 2015 rokiem. Więc ten pewien ostracyzm, ta pewna aura, po pierwsze istniała przed PiS-em, tak? Przed tym PiS-em, który objął władzę, pewnego rodzaju takie coś, że są tematy tabu, lepiej nie ruszać. Wiadomo, jakie to są tematy. Kościół, imigranci, LGBT i tak dalej, i tak dalej. Aborcja. Aborcja, tak. Ja przyznam, że ja przygotowałem tutaj, ale już nie puścimy, bo nie ma czasu, kilka zwiastunów takich filmów. Pomyślałem sobie, że nasza rozmowa... No nie byłem pewny, czy tak będziecie, że tak powiem, w stanie tyle ciekawych rzeczy mówić, a Michał ma COVID, w związku z czym bałem się, że w ogóle tutaj no, naciągam was, a wy jesteście w trakcie też jakiejś realizacji. Nie będziemy już tego pewnie puszczać, bo nie ma czasu. Natomiast jeszcze taką rozmowę chcę potem zrobić, może jeszcze też was do tego zaproszę, żebyśmy się właśnie zastanowili nad tą sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy. Bo jak mówię, większość filmowców polskich, wielu zrobi bardzo ciekawe rzeczy, ale większość jakby, czy to dlatego, że nie chcą nam dawać na to pieniędzy, czy to jest autocenzura, czy też już sparzyli sobie palce i ta autocenzura już jest wpisana, tak jak była w PRL-u, chociaż w PRL-u wszyscy oszukiwali i władze też oszukiwały i można było robić różne ciekawe filmy, prawda? Jak to z tym jest? Czy możemy jeszcze o tym przez chwilę porozmawiać? Dlaczego jest tak mało takich rzeczy? No, mi się wydaje, że mówiąc o instytucjach i tam fundacjach i tak dalej, no to wydaje mi się, że wystarczy zobaczyć, jakie są komisje eksperckie, kto jest w tych komisjach i mi się wydaje, że to no możesz się zastanowić, czy to, co ty masz, czy masz tak zwane, no gdzie to składać, prawda? Nie, to ja wiem, jakie są komisje eksperckie i no, wiem, jak to działa, no, bo sam tam składam więc, i się no, więc można ze ścianą, wiem. No tak, tylko... no więc można powiedzieć, że jest autocenzura, czyli ja patrzę na tą na komisję i myślę sobie, no chyba w tym roku z tym ten, a może jednak tak, więc... Nie, ale pytanie no, jest takie, chodzi... czy istnieje możliwość taka, która
nie idealizując, żeby było jasne. Ja nie chcę powiedzieć, że było wtedy cudownie, bo nie było, bo byli ludzie w więzieniach i różne bardzo niemiłe rzeczy się działy, a jak był stan wojenny, to górnicy zginęli w kopalni Wujek i to nie ma co tego upiększać. Ale ja nie pamiętam, a żyję na tyle długo, że mogłem już, może jeszcze nie jako filmowiec, ale przynajmniej jako student, obserwować, jak się robiło filmy w PRL-u, jakie tematy przechodziły, i do dzisiaj zostało nam niesłychanie ciekawe świadectwo, prawda? Był film Robotnicy 80 na przykład. WFD wysłało ekipę. WFD to jest wytwórnia filmów dokumentalnych na Chełmskiej, taka najbardziej jakby zasłużona państwowa wytwórnia, wysłało ekipę na przełomie lipca i sierpnia do Stoczni Gdańskiej. Szefowie tej wytwórni, odpowiadający przed stosownymi tam urzędnikami Ministerstwa Kultury, a w szczególności stosownego wydziału Komitetu Centralnego, jakby się nie bali, dostali jakąś akceptację. No sfilmujmy to, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak? Z tego powstał film Robotnicy 80, a nie było wtedy jasne, czy do stoczni wjadą czołgi, czy pan wicepremier, czy chyba Jagielski, tak, podpisze tę umowę z Wałęsą, prawda? I była pewna taka otwartość. Oczywiście potem, jak ten film chodził w kinach, to w gazecie czytaliśmy wszystkie seanse zarezerwowane, bo władze chciały ograniczyć możliwość oglądania tego filmu, prawda? Więc to znowu podkreślam, nie chcę idealizować, no bo te cenzorskie mechanizmy działały tam w sposób taki dosyć, powiedziałbym, czasem brutalny. Ale jakoś bardziej to było otwarte niż dzisiaj, bo ja sobie doskonale umiem wyobrazić sytuację, ale tak całkowicie wyobrażając, że spotykamy się w gronie filmowców, ale to jest taki miraż, tak? I niestety on się nie dzieje, w którym mówimy sobie tak, opiszmy te różne rzeczy i z różnych punktów widzenia i nie mam żadnego powodu, żeby zabraniać na przykład takiej, przykład Ewie Stankiewicz, żeby zrobiła film z takiej perspektywy, jak ona robi te swoje filmy, prawda? Też to jest dla mnie jakoś tam interesujące i jest to na swój sposób osoba ciekawa. I z drugiej strony niech zrobi Michał Bielawski, Zuza Solakiewicz i Zwika Portnoy film o tej granicy, tak? Czy o każdym innym temacie. Można patrzeć z różnych punktów widzenia. Dlaczego w Polsce nie można? No chyba można, skoro robimy ten film. No tak, ale dlaczego was jest tak mało, tak? Ale po co nas więcej? No co ty nam konkurencję chcesz zrobić? A może jest więcej, tylko ludzie nie mówią, bo my też a nie mówiliśmy o tym. Może nie odkryłeś tych innych, co robią tajniackie projekty? Słuchaj, może oni się w lipcu okażą, że robili. Po 2015 roku, jak dobrze policzymy, to jest 7 lat, tak? Mogę na palcach jednej ręki wyliczyć te filmy. No, na szybko wam powiem. Zrobił interesujący film Michał, jak ten film się nazywał? Ostatni rycerz prawej strony o ONR-ze w Łodzi, tak? Który to film jakby portretował środowisko mu kompletnie obce, bo to Michał Edelman zrobił taki film w łódzkiej szkole. Bardzo ciekawy, bardzo dobry. Powstał film Sędziowie pod presją, prawda? Powstał film no jeszcze kilka innych można wyliczyć, tak? O tym księdzu to w katowickiej szkole zrobił chłopak, nawet nagrodę w Krakowie dostał. Jest kilka takich tytułów, ale jak mówię, to jest 5, może 6, zrobili Sekielscy o pedofilii. No dobrze, ale ja myślę, że to nie jest związane z tym. Na tle filmów, które rocznie się robi, to jest po prostu promil. Ale wiesz, ja myślę, że to w ogóle nie jest związane z tymi problemami, które ty poruszasz, jakiejś cenzury i autocenzury, tylko z tego, czym miał być polski dokument przez lata. To znaczy, my jesteśmy pokoleniem, które wychowało się w demokracji, które wychowało się w myśleniu o tym, że będzie coraz lepiej. I w związku z tym te tematy polityczne na wiele lat odeszły z polskiego kina dokumentalnego. Wszyscy się mogli swobodnie zajmować kinem artystycznym. To, że kino reaguje z pewnym takim opóźnieniem na to, że coś się jednak zmieniło w rzeczywistości, no to się dzieje zawsze, ale ja myślę, że ta fala nadchodzi. Ja już wiem o kilku, o co najmniej 10 innych projektach, które już takie, że tak powiem,
oderwane od świata współczesnego nie są i to po prostu przyjdzie, to znaczy to jest ta opóźniona reakcja środowiska na to, że jednak o kurczę, nie żyjemy w wspaniałym, spokojnym dobrobycie rozwijania się społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, a nie związane z tym, że jeszcze nam nikt niczego nie zakazał, może tak to powiem, to jeszcze nie są te czasy, prawda? Tylko jeszcze myśmy się nie nauczyli jako dokumentaliści, że żyjemy w czasach trudnych. Dopiero się budzimy z tego naszego estetycznego snu. I jak wiesz, ja przedtem robiłam film o, albo nie wiesz, o muzyce eksperymentalnej, tak? I o śpiewie tradycyjnym. I nagle przychodzę i mówię, wow, uchodźcy. Ale to wynika z tego, że wyrosłam w bardzo bezpiecznym świecie. W świecie, który miał być tylko lepszy i tylko bardziej spokojny i obywatelski i dobry, a nie z tego, że ktoś mnie scenzurował. Ja się, jakby my, nasze pokolenie, my się dopiero budzimy i to zaraz nastąpi. Naprawdę bym się nie martwiła o produkcję następnych lat. Dobrze, słuchaj, ja was próbuję sprowokować, bo sam, że tak powiem... Udaje ci się, zobacz z jakim tutaj zaangażowaniem ogłaszam nowy zwrot w polskim kinie dokumentalnym. Dobrze. Ale jest miejsce dla wszystkiego. Ale jest mnóstwo filmów, które teraz powstają. No, jako jednak, jak się patrzy też na... ja wiem, że oczywiście to jest znowu ten rozkład sił jest też jeszcze... Chciałoby, żeby było inaczej może, ale ubiegłoroczny też festiwal w Gdyni był takim festiwalem, który był, przyniósł ten temat, o którym mówisz, że właściwie nie istniejący w kinie tak wyraźnie. No, w ubiegłym roku był ten temat właśnie ważny dla środowiska LGBT, to był zwycięzca ubiegłorocznego festiwalu, prawda? Dobrze. Jasne, musimy powoli kończyć, czyli wniosek jest taki, że polscy filmowcy, polska kinematografia troszkę jak dinozaur, działa powoli, ale stąpa i dochodzi. Bardzo dobrze, ja się cieszę, bo po prostu mnie to interesuje. Myślę, że proporcja jest niewłaściwa, bo jest za mało, ale też byłoby głupio i nudno, gdyby były same filmy, które pokazują nasze problemy, bo wtedy byśmy zatęsknili za kwiatkami, zwierzętami i czymkolwiek innym, bo życie człowieka składa się z wielu, że tak powiem, elementów. Za dzisiejsze spotkanie chcę wam bardzo gorąco podziękować. Mam nadzieję, że wam nie zaszkodziłem, czy nie zaszkodzę, a wręcz pomogę. Jak będziecie chcieli jeszcze opowiedzieć o waszym filmie, jak już on będzie miał taki kształt, że będziecie wy wiedzieli, jak on wygląda, tak? Bo na razie jesteście przed montażem, to wtedy was znowu chętnie zaproszę. A dzisiaj... Bardzo dziękuję po kolei Michałowi, Zuzie i Zwice za to, że poświęcili te blisko 2 godziny na rozmowę. Dziękujemy. My dziękujemy. Do następnego razu. Do następnego. Reset Obywatelski.